Słuchajcie, jestem tak zdenerwowany, jakbym sam miał kandydować i mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. A zadanie jest naprawdę wiekopomne. Za chwilę powiem Państwu i wszystkim, a chyba bez przesady, będzie, jeśli powiem, że wszyscy w Polsce dzisiaj czekają na ten komunikat. My już wiemy, jak ten komunikat brzmi. Przed chwilą otrzymałem tę informację od szefowej Komisji Wyborczej, pani marszałek Doroty Niedzieli. I od tego chciałbym zacząć, od podziękowań pod adresem was. Pilnowałyście z niezwykłą kulturą i taką wyrozumiałością, bo emocje przecież towarzyszyły temu procesowi. Pilnowaliście tego, żeby te prawybory były naprawdę tak, jak powinny przebiec. Uczciwe, zgodne z zasadami, żeby nikt nie miał wątpliwości, że nasz wybór jest wyborem no, w pełni, no wiecie, fair i okej. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że kosztowało was to bardzo dużo pracy, bardzo dużo zdrowia. Zdecydowaliśmy się na prawybory. Wiecie, różnie w różnych partiach było. W jednej partii prezes Kaczyński wybierze kandydata na prezydenta, w innej partii kandydat sam się wybrał. A my zdecydowaliśmy się na prawybory. Wielkie przedsięwzięcie. Mamy dwóch wspaniałych kandydatów. Podziękujmy im. Naprawdę zasłużyliście na najwyższe słowa uznania. Obaj sprostaliście temu wyzwaniu, nie było to łatwe. Słuchajcie, no jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Jesteśmy dzisiaj odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny. Wzięliście na siebie wielki ciężar, sprostaliście temu. Towarzyszyły wasze emocje całemu temu procesowi, emocje nas wszystkich. No muszę powiedzieć, że no nawet liderzy niektórych innych ugrupowań pytali mnie w ostatnich dniach, czy oni też mogliby zagłosować w tych prawyborach. Jak zauważyliście, wiele osób spoza partii tworzących Koalicję Obywatelską miało nawet żal, że nie mogą w tym głosować. Wszyscy wam trochę zazdrościli, tym wszystkim, którzy mieli prawo do głosu. I wiemy też, to już ostatnie zdanie, dzisiaj rano miałem okazję rozmawiać długo i serdecznie z oboma naszymi kandydatami i wszyscy wiemy, że to jest pierwszy krok, że nikt niczego nie da naszemu kandydatowi, niczego za darmo. Trzeba będzie walczyć o każdy głos, trzeba będzie przekonywać każdą Polkę, każdego Polaka do ostatniego dnia wyborów. I dlatego jestem tak szczęśliwy, tak przejęty tym, że niezależnie od wyniku, który za chwilę ogłoszę, wiem na pewno, że mieliśmy dwóch świetnych kandydatów, cała Polska to doceniła i że ten, który wygrał, pójdzie naprawdę z pełną determinacją, bo wszyscy wiemy i on też wie, o jaką stawkę jest ta wielka gra. Przejdźmy do komunikatu, na który wszyscy czekacie. W głosowaniu w prawyborach Koalicji Obywatelskiej na kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich głosowało ponad 21, chyba nawet więcej. Posłużę się jednak dokumentem, który sobie spisałem. 22 126 oddanych głosów. Zwycięzca
uzyskał 74,75% głosów. Pokonany uzyskał 25,25% głosów. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich został prezydent Rafał Trzaskowski. Poproszę na scenę obu, także Radka Sikorskiego. Proszę bardzo.